Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4, Must Transit, Green Cities i Park Life. Dziś po dosyć długiej przerwie od ostatniego odcinka, nie wiem, pewnie też ponad 2 tygodnie temu to było, dziś będziemy budować sobie dworzec wschodni, bo zachodni jest, nie, będzie też budowany, ale jeszcze na pewno nie dzisiaj. Natomiast dziś będzie budowany dworzec wschodni i tym się zajmiemy. Dziś też nie zbudujemy go pewnie całego, więc pewnie nie będzie to część pierwsza, ponieważ odcinek może trwać maksymalnie 25 minut. Dlaczego? Ponieważ jeszcze dzisiaj wieczorkiem, kiedy nagrywam to o 22 zaczynam nagrywać, muszę jeszcze zdążyć na autobus do Warszawy. Dobrze, autobus będzie... autobus. Dworzec będzie się mieścić tutaj. No właśnie, zaczęło mi tutaj nadawać. Tak, możecie się zastanawiać, a widzisz, podpało cię? No mniej więcej. Stwierdziłem, że tutaj właściwie nic nie ma jeszcze tak faktycznie zdobionego, żeby zakończyć tą dzielnicę. Fakt faktem, że tu pewnie jeszcze pociągniemy gdzieś autostradę dookoła taką pociągniętą, ale mniej czas z tym, ponieważ w ostatnim odcinku z tej magicznej serii mało się działo. Dziś będę gadać jak najęty i wam aż mózg wysiądzie. No i teraz się zastanawiam, pytanie za 100 punktów, jaki dworzec tu montujemy? Mamy 3 opcje do wyboru. Albo mały dworzec, ale sądzę, że nie ma sensu stawiać takiego dworca, bo nie. Lepiej postawić jakiś duży wielopiętowy. No i teraz tak, pytanie, czy stawiamy końcowy wielopiętowy? To jak teraz tak się w sumie zastanawiam, to jak ja bym go tu właściwie postawił? No tu jak nie ma w ogóle jak zrobić tych moich węzłów. W sensie, żeby tutaj oni faktycznie wjechali. Więc sądzę, że postawienie tego dworca gdzieś przysuniętego prawie na maksa, zostawiając tylko trochę miejsca do wymijania, będzie idealnym rozwiązaniem. Więc postawimy sobie tutaj ten oto jeden magiczny dworzec i to będzie, od tego zaczynamy. Więc teraz, proszę bardzo, zaczniemy sobie krok po kroku i tak. Zacznijmy od tego, że to wywal. Dobrze, no i tak jak tutaj mówię napalone, musimy sobie dokończyć tę dzielnicę, czyli w skrócie. Zrobimy to tak. Widzę, że zwolniło napięcie. Nabudowany tutaj jestem. Dobrze, po pierwsze, co powinniśmy od czego zacząć, to te pociągi, które tutaj właściwie teraz wjeżdżają, to my je sobie wpuścimy teraz jakiś tutaj tunel na dół, bo one będą mi teraz jedynie co to przeszkadzać, i to bardzo i nawet bardziej. Więc tutaj, czekaj, tak, bo widzę, że tutaj to jest dosyć wysoko podciągnięte, co będzie trochę problematyczne. Swanego przyjechał ostatnio do mnie brat i oznajmił mi, że będzie koniec serii magicznej, a Wiznosz pozostałem nawet Lilo. Znaczy oczywiście tak raczej nie nastąpi, bo bym się zdziwił, ale... no ale na trochę to namiesza na pewno. Nie będę wam oczywiście teraz mówić dlaczego, co i jak i lecz i w ogóle, ale no niestety musicie się przyszykować tego, że a Wiznosz pozostałem nawet Lilo trochę się zmieni już w najbliższym czasie. Tak, ale to tak czy siak będą jeszcze trochę... będzie co do tej serii dużo teraz się działo, bo jak już zacznę w końcu nagrać odcinki, to muszę je zrenderować, czym się pewnie będzie zajmować mój komputer w nocy, znając życie, to mu dam do zrobienia. A, tu jest taki normalny tunel. A, dobra, to jeszcze lepiej. To go sobie po prostu tutaj przyłączę. Także spokojnie, wiecie, no... będą serie z Avizonarz poza planem, tyle powiem, na pewno. Natomiast czy koniecznie nawet Lindo będzie się jeszcze ciągnąć, to zobaczymy. I bez żadnych podtekstów tylko na razie nie wyciągajcie. Dobra, tak, mamy już tutaj trochę miejsca. To od razu jest o wiele lepsze. Pociągnijmy sobie normalnie tutaj teraz drogę. Jeszcze przed chwilą mi tutaj mododzili, że może nie jechał, ale nie, ja już się zdecydowałem, że będę jechać, to ja już będę jechać, tak? Wiecie, najgorsze jest to, jak osoba, która się zdecydowała na jakąś już, nie wiem, samobójstwo czy jakieś inne rzeczy. To jest trochę jak samobójstwo, ale nieważne. To jeszcze próbują jej mówić, że nie. Nie, ja powiedziałem, że ja to zrobię. To znaczy, że ja to zrobię. Tak? Dobra. Tutaj właściwie to sobie trochę wyrównam. Co mam dzisiaj, miałem ciekawy dzień, a nie mogę wam sobie powiedzieć coś, co dzisiaj robiłem, bo to bym wam trochę zdradził rąbek tajemnicy, którą niedługo może wam wyjawię, ale... ale naprawdę miałem dosyć ciekawy dzień. Dobra. No i tak, póki co dojedziesz sobie tutaj, później pomyślimy, jak właściwie cię podłączymy, ale trzeba będzie to jakoś na pewno zrobić. Dalej, tu sobie ciągniemy naszą wspaniałą autostradę, gdzieś tam drogę taką magiczną. I później dotąd. I tutaj, ponieważ ta dzielnica tak wygląda jakoś tam mniej więcej, to tu łączymy. Znowu przyspieszmy trochę sobie czas. Bo co jak co,
Ale Forcy to nigdy za mało. Aby się przydało trochę więcej. No a tutaj trochę ta dziwnie ta dzielnica wygląda, ale dobra. To się te drogi tak. Takie trochę dziwaczne bym powiedział wnętrze. Możemy sobie podłączyć w sumie. To będzie dobrze. Będzie bardzo dużo przejść dla pieszych, a tego akurat to nigdy za mało. We wszystkich tego typu miastach. Chociaż może po prostu podłączymy was tutaj. O, to będzie nawet lepsze. I tu, i tu, i tu. I tu wywalimy oczywiście światła. I później, aby tu jest jakiś farczuś. No dobra, to tutaj dojedziesz dotąd. I trzeba będzie później co, wystartować jakoś. Jakoś tak tu stąd wystartujemy, tutaj prosto dojedziemy, dobra. No i na razie tutaj wyrzucimy też oczywiście światła. Tu, nie, tu już wyużyłem. I jeszcze ścieżki, zaraz dojdziemy do dworca, więc już zacznie się być ciekawie. Tak, i żeby nie było, nie gramy do 25 minut ogólnie odcinka, tylko do 25 minut... Do 25 minut na moim zegarku tutaj się wyświetli, bo wtedy wiem doskonale, że... O, pora się zwijać. No ma, jeszcze będę sobie patrzeć oczywiście na zegarek tutaj w PlayStation. I tak, na moim zegarku jest 6 minut. To mi się mało podoba, ponieważ na moim zegarku pozostała mi pół godziny do wyjścia z domu. To najwyżej będzie odcinek jeszcze ciutką krótszy. Pół godziny to wiecie, jest mało. Ale wydaje się, że to jest dużo czasu, co nie? Ale ponieważ, po pierwsze, wy nie wiecie gdzie ja mieszkam i nie wiecie jak autobusy często jeżdżą do zrzutnie, to jest po pierwsze. Po drugie, trzeba wziąć jeszcze poprawkę na to, że muszę się jeszcze spakować i ten film, który właśnie teraz nagrywam, muszę skopiować na pendrive'a. A to się będzie chwilę kopiowało, więc najwyżej będzie 15-minutowy odcinek, no trudno. Teraz się żyje. Zobaczymy jak wam się spodoba. Może 15-minutowe odcinki też wam się spodobają. Zresztą sobie pamiętam, że byłyby lepsze takie 15-minutowe odcinki. Dobra, no i tak, ponieważ jest trochę mało miejsca, to ten dworzec byśmy właściwie sobie najlepiej przesunęli jakoś w bok, ale tu będzie idealnie pasować, to już tu go postawimy. Nie ma. Już nawet się świeci. To jest w ogóle najlepsze. Dobra. Ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Tu sobie trochę wyrównamy, co nie? Dobra, i tu, i tu, i tu, i tu. Dobra. I tutaj też będzie ładnie, na razie wyrównane, tak. Żeby nie było, ja tutaj teraz dzisiaj nie zrobię jakichś tych magicznych węzłów kolejowych, w sensie, żeby to jakoś nie wiadomo jak fiku-miku latało. Ale zawsze jakieś coś tam pododciągniemy do tego. No i przy okazji to będzie kolejny krok, aby po tej części miasta zakończyć tą część miasta. No i CPL będziemy jakoś tam w kolejnych odcinkach też oczywiście już nad nim się zastanawiali. Ale póki co na razie się nie myślimy. Dobra, dociągniemy sobie tu dokąd. Okej, w sumie może jakbyśmy stąd wywalili to. O, to jeszcze tutaj to przejdzie ładnie. Dobra, tutaj zejdziemy w dół. Czekaj, o nie, nie, nie. Dotąd. Powiedzmy sobie, że dotąd dojedziesz. I ładnie dojedziesz, świetnie. To będzie źle. Ja bardzo cię wykręciłem. Dobra, to stąd. O. No dobra, no i na razie sobie puścimy to jakoś tak mniej więcej, powiedzmy, że dojedziesz gdzieś tu. Tak, bo padel linii będzie tutaj wjeżdżać do środka, a padel linii będzie oczywiście przyciągnąć jeszcze do moich pociągów zewnętrznych, żeby gdzieś tutaj jeździły, co nie? Żeby nie było. Siema, czekaj. Dobra, nie. Trzeba to przybliżyć bardziej. O, robi się dzionek. To jest bardzo dobra. I jakbyście się zastanawiali, skąd wiem, że to będzie dworzec wschodni. Voila! Słońce wstaje z tej strony, więc wiem, że to jest wschód. Właśnie, Swennego, podpiszmy, że to jest dworzec wschodni. To może być dosyć nawet ważne. Chwileczkę, poczekajcie, bo muszę wpisać. O. Przez rzec z kropką. Teraz strona się zastanawia tylko, czy dobre, przez dobre hubę na pewno pisze.
Poczekajcie, bo zaczniecie się zniszczyć tej gry, napiszcie to. A tego oczywiście bym nie chciał. Tego mam ze sobą tablet, do którego mogę powiedzieć i zobaczymy, co mi będzie. Wschodni. Dobrze napisałem, świetnie. Dworzec wschodni postawiony. Dobra, do niego będą dojeżdżać pociągi stąd i z różnych innych miejsc. Więc tak. Tu sobie dalej damy kolejny zjazdzik. Proszę bardzo, będzie dojeżdżać. No. I tu jeszcze sobie ten tor doczepimy. Jakby coś, można tutaj jeszcze zmienić oczywiście, ile będzie toru do dyspozycji później dla mnie. Ale po prostu stwierdziłem, że tyle to jest minimum właściwie, które jest nam tutaj po prostu niezbędne. Dobra, no i tak, z tego co pamiętam, stąd będą tak samo wszystkie się tutaj, no, czy wszystkie to nie, ale parę torów będzie się tutaj zjeżdżać na dół. I tak, pierwszym z torów, które będzie na pewno tutaj zjeżdżać na dół, to jest ten, co tutaj kojarzymy, co od razu właściwie zjeżdża na dół. I my tu mamy do podłączenia właściwie od razu. Co nie? O, tutaj jest jakiś taki tor. Dziwny, ja nie wiem właśnie. Czy ja wiem, że on tam jedzie do uniwersytetów, ale tam teraz właściwie do już nie ma uniwersytetów. Właściwie są po prostu wyłączone. No ale nadal, nie będzie. No i tak, aktualnie tu dojeżdżają dwie linie pociągowe i my je przerzucimy sobie za chwilę. Bo tutaj nie będzie, nie będą jeździć jeszcze tej linii. No i tak. Pod tym całym dworcem, czekaj, nie, to akurat zostawmy. Będzie jeszcze jeden tor, rzecz jasna, poprowadzony. Właśnie dla pociągów towarowych, aby mogły to sobie kulturalnie ominąć. Tak, to jest zrobione. No i teraz zastanówmy się, który tu będzie najlepiej. Może i tak rzeczywiście zrobimy, żeby to ten tor już tutaj wjeżdżał. A później się zastanowimy, co z tymi torami tutaj zrobimy. Chociaż tak trochę dziwnie wygląda. Dobra, zostawmy to już może w ten sposób. Czekaj, o, dobra. To jest całkiem dobre rozwiązanie. Później stąd. Tu by faktycznie sobie zastosujemy kawałek prostego. I tak. Będzie, czekaj, ciach. Później będzie ciach. Później będzie ciach. Czekaj, o, nie. Dobra, niedobrze. Niedobrze się tutaj połączyło. W ogóle ja zaraz zadechnę na zegarek, bo to aż zbyt pięknie wygląda, że ja cały czas tutaj sobie nagrywam i jeszcze nic nie ma ludzi. 13 minut. Na moim zegarku jest 40. Prawie 40. Jak było 40, to bym powiedział już do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ale jeszcze tak nie jest, więc mogę jeszcze kawałek dograć. Powinniście się cieszyć. Jeszcze zapiszę się oczywiście. Tak, tak, bo 40 skończymy, żeby PlayStation miało chwilkę, bardzo dużą chwilkę, ale chwilkę on zawsze musi mieć i to zazwyczaj jeszcze taką bardzo dużą, na to, żeby mógł sobie to skopiować. Skopiować na pendrive'a i z momentem, kiedy skopiłeś to na pendrive'a, to ja już właściwie będę w drzwiach. Więc to jest akurat bardzo dobra wiadomość. Co nie? Dobra. Tak, jeszcze rodzice mi cały czas próbują wcisnąć kit, że to niebezpieczne tak jeździć po północy. Ostatnio już to robiłem i nie było. Trzeciej się ostatnio się kręciłem, tak? To było jeszcze lepiej. Dobra, no i tak. Teraz trzeba zrobić właśnie ten zjazd tutaj do środka. Czekaj. Tu. O, dobra. Tak. I tak, proszę bardzo. No i teoretycznie nasze tutaj pociągi będą mogły już to omijać. No i teraz zaciągnijmy sobie jeden z tych pociągów. Tylko teraz nie wiem zupełnie który gdzie. Dobra, zobaczmy, gdzie one jedą. Gdzie jedzie niebieski, a gdzie jedzie ten drugi? Dobra. Żółty, niebieski. Czekaj, on tutaj jeżdżą cały czas go? Tak. Znaczy tu jest niebieski. Okej, niebieski skręca tu. Czyli niebieski to jest linia łącznikowa z tym. Okej, dobra, to niebieski może jechać tędy, a żółty byśmy wywalili stąd. Dobra. I żółty sobie dociągnijmy. No mniej więcej tutaj nawet może być, proszę bardzo. Zaś niebieski po prostu będzie dojeżdżać jeszcze tutaj. O, dokładnie. Więc będą i dwa w cenie jednego. Dobra, to jest zrobione.
na moim zegarku jest 16 minut, odcinek ma. No to naprawdę jest całkiem i tak bym powiedział, że nieźle. Nie ma meta w tej dzielnicy, tego nie zapamiętałem. Przyznaję się bez bicia, nie zapamiętałem, że w tej dzielnicy nie ma meta. Ale no dobra, to nie jest akurat jakiś wielki problem. Większy problem jest to, że ja jestem, że i tak tutaj doprowadzę tam na przykład kolej. Bo tak, mamy tutaj kolej linową, jeżeli ktoś tam pamięta, o dokładnie, ona się tutaj ciągnie. Tu jest stacja i ostatnia stacja będzie gdzieś tu. I stąd, czekaj, o, stąd tutaj podłączymy sobie to. I tu będzie teoretycznie, czekaj, tu jest jakiś problem. A no tak, bo tutaj trzeba to podnieść trochę wyżej. Czyli na przykład dotąd i później, czekaj, tu. I tu dojedziesz i będzie gitara się ma. Mamy podłączenie już teoretycznie po pierwsze. Natomiast po drugie, zrobimy sobie podłączenie już mniej kulturalne. Czyli najlepiej byłoby, żeby było w sumie jak najbliżej tu dojeżdżało, więc damy sobie aż dotąd. Akurat tu będzie najgorzej. Ale uwierzcie mi, nie takie zakręty już widziałem u innych youtuberów, więc możemy to spokojnie wykonać. W sensie pociągi się nie zbuntują i nie będą jeździć, one spokojnie to przeżyją. Więc proszę bardzo, pociągi będą tutaj sobie skręcać na tak bardzo ostrym zakręcie, jaki tutaj właśnie zapodamy. Przy okazji będę dojeżdżać do tego dworca, to jest wspólnie przypadkiem, tak? Rzecz jasna. No i mamy już tutaj parę linii do podłączonych, gdzie na moim zegarku jest 40 minut, co oznacza, że niestety dzisiejszy odcinek musimy skończyć, co nie znaczy, że nie zrobiliśmy dużo, mamy już dworzec. Dzielnica się tutaj powiększa, już rozbudowuje, a ciąg dalszy całej tej rozbudowy tego dworca będzie już, że powiem, w kolejnym odcinku. Zobaczmy sobie tylko na koniec jeszcze, jak tutaj ludzie dojeżdżają do tego miejsca. No. Na razie z tej strony jeszcze pociągi tutaj wszystkie omijają to, ale możemy się założyć, że to jest kwestia czasu, aż oni tutaj również zaczną dojeżdżać. Dobrze, dużo mówić. Tak pięknym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, który jest bardzo krótki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!